Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale. Dziś już w godzinach wieczornych w terenie oczywiście pod Radomiem. Postaram się wam opowiedzieć co się będzie działo tej nocy. A tej nocy będzie się działo dużo, naprawdę dużo. Bo mimo tego, że na początku wydawało się, że tych burz będzie mniej, że ich nie będzie, bądź tam pojawiło się jakieś opóźnienie w ich powstawaniu, tak teraz nagle konwekcja rusza. I ja w tym momencie słuchajcie jestem pod Radomiem ale tak bardziej w stronę Warszawy i to co za mną jest widoczne to jest kolejna komórka konwekcyjna, kolejna burza, która się utworzyła w okolicach Radomia. Co to jest za burza? Jaka jest jej geneza? Ano, geneza jest taka, że na samym początku ona przyniosła potężne, potężne po prostu, potężne gradobicie na południu Polski, bodajże pod Nowym Sączem. Ona potem sobie przywędrowała aż pod Radom, rozdzieliła się na dwie, czyli zrobiła tak zwanego splita, jak to się mówi. Jedna część obumarła i ona jest tu. O, okej. Okay. Tu, o, widać e, samotne kowadło praktycznie, pozostałość tego kowadła, która jest bardzo ładnie podświetlona przez słońce. Natomiast tu jest druga z tych komórek, która się podzieliła, oprócz mojej głowy, bo moja go właśnie nie podzieliła, i ona cały czas daje jakieś wyładowania, cały czas widać, że próbuje się, e, próbuje się zbudować na nowo. Tam prąd wstępujący jest, ale ten prąd jest bardzo mocno pochylony. Niewiele się tam dzieje, padają co jakiś czas wyładowania. Oczywiście, gdy dociera tutaj wyżej ten prąd, to jest, zobaczcie, tak jak tu, jest rozwiewany przez wiatr, natomiast tam tworzą się kolejne, kolejne, tam widać, że po prostu cały czas rośnie do góry ta chmura i padają kolejne wyładowania, natomiast i mruczy, i cały czas mruczy. I wydawałoby się, że to ta komórka burzowa mruczy, ale nie, za nią jest kolejna, która idzie prosto w moją stronę i na którą ja czekam. Kolejna komórka konwekcyjna, zdecydowanie bardziej aktywna, która też przyniosła bardzo duże opady Gradu. No ale powiecie, dobrze, Paweł, fajnie, super komórki burzowe, ale gdzie są te układy, które miały być? Jest, w momencie, kiedy to nagrywam, jest godzina 19:24. Po tej stronie nie było żadnego zachmurzenia. Aż do teraz. Ono się pojawiło. Zobaczcie, że to zachmurzenie. Muszę ręką wziąć. O. Zobaczcie, że to zachmurzenie tam szczególnie bardzo ładnie wygląda. Widać jak widać jak bym powiedział puchnie. Całkiem możliwe, że w bardzo niedługim czasie tam gdzieś pojawi się kolejna burza, piętrzy się kolejna burza, ponieważ jest widoczna. Po lewej stronie widać już wypiętrzenia, które są na razie bardzo takie nieduże, ale one będą się powiększać. Co więcej, spód tych chmur przypomina trochę Alto lenticularis, i to jest też dobra wskazówka, że tam mogą pojawić się burze. Tu też jest taka szansa, jak najbardziej. Natomiast. Ja bym skupił się na to, co jest tam dalej jeszcze przy granicy ukraińsko-polskiej, bądź na Podkarpaciu, bo tam już wchodzą bardzo silne i niebezpieczne komórki burzowe, które będą szybko łączyć się w układ burzowy. Dobra, no to mamy mnie. Tu, wiecie co, to jest bardzo ładne. O, cyk. Legancko możemy nagrywać z racji tego, że mój stół jest na całym samochodzie, więc tu możemy jak najbardziej nagrywać. Ja się tu spróbuję. O tak, dobra. No i jesteśmy, mamy za sobą piękną komórkę konwekcyjną, piękną burzę, więc już możemy tutaj lecieć z tematem i omawiać sytuację pogodową. No i właśnie ten grad. Tu już w tym momencie obserwujemy, wchodzę oczywiście na stronę sieci obserwatorów burz i patrzymy, co jest do bardzo niebezpiecznej pogody, jak to mówi Makłowicz, jest potrzebne kilka składników. Tak? jednym z tych składników są właśnie superkomórki burzowe i bardzo duży grad, które dają. I taki grad w dniu dzisiejszym występował. Dlatego e, z, informacja o zagrożeniu była jak najbardziej w dniu dzisiejszym słuszna. Jest nadal słuszna, bo mamy godziny wieczorne, a jeszcze jeszcze kawałek czasu. Podejrzewam, że jak skończę już ten materiał, to tam też może, może zacząć grzmieć, bo też może się utworzyć nowa komórka burzowa. Zerknijmy sobie. To są które... Które się pojawiły dosłownie przed chwilą, bo to jest materiał sprzed siedmiu minut. Na podcieszanów, strefa, ze tej strefy burz, która zbliża się od strony Ukrainy. Zaraz zobaczymy tą strefę. Zobaczcie, zobaczcie jakie gradziny. To są naprawdę niebezpieczne gradziny, a sama komórka burzowa również jest piękna i również jest niebezpieczna. Na stronie sieci obserwatorów burz możecie na bieżąco sprawdzać sytuację pogodową. Zerknijmy sobie tutaj tym razem zobaczcie jaki grad można by powiedzieć, że zima o sobie przypomniała nam Tarnów tym razem i to jest ta właśnie komórka burzowa, która e, obumarła i która się znajduje po tej stronie i ona teraz pięknie ma podświetlone, z, z, może uda mi się pokazać. O zobaczcie pięknie podświetlone samotne kowadło, ponieważ tam już nic innego nie ma. Dobra, to lecimy dalej z materiałem. A więc tak. Widzimy, widzimy tutaj przede wszystkim zagrożeniem dziś jest i był grad. Ten grad oczywiście będzie się utrzymywał jeszcze w tych systemach burzowych w pierwszej części nocy, w drugiej części nocy również jest taka niestety szansa, szczególnie kiedy będą nad waszym obszarem przechodziły superkomórki burzowe wbudowane wbudowane w w układ burzowy. Jak widzimy Meteo Słoweńsko E, Możne tornado w Podhańskiej, e, więc tak, tam prawdopodobnie zeszło tornado. E, ze, powiem, że te burze ze Słowacji idą niestety do nas. E, zobaczmy, jak to wygląda. Tu mamy mapę, mapę. Zdjęcie Polski z godzin wieczornych. Widzimy w Polsce zachodniej spokój. W Polsce zachodniej spokój z racji tego, że tam już mamy niższe temperatury i opady, e, i opady deszczu. Natomiast w Polsce wschodniej Mamy jeszcze e, no, w Polsce północno-wschodniej gołe niebo, że tak powiem, bez żadnego zachmurzenia. Radą to jest właśnie to, co jest za moimi plecami. Ja jestem gdzieś tutaj w tym miejscu, więc obserwuję to i patrzę właśnie na południowy wschód, patrzę na Lublin, więc na te obszary. Tutaj natomiast w tym momencie mam za sobą tą komórkę. Z tyłu jest właśnie tak głębiej, pod Kielcami, Busko Zdrój jest ta komórka, która cały czas mruczy, nie wiem czy ją słyszycie. Ona jest zdecydowanie bardziej aktywna, natomiast warto zwrócić i przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę to, na to, co jest w Słowacji nad koszycami, na to, co jest nad Ukrainą. Tam mamy te burze, które zmierzają w naszym kierunku i które są bardzo, bardzo niebezpieczne. Niebezpieczny jest też brak internetu, jak nagrywam materiał, więc to może za chwilę. Zerknijmy sobie na mapę. Na mapie dynamiczną sieci obserwatorów burz widzimy burze, które ukształtowały się w Polsce e, północnej, województwo warmińsko-mazurskie znów. Znów tam dzisiaj ma burze, szczególnie zachód od Olsztyna. Burze występują tu właśnie, gdzie ja, e, gdzie ja nagrywam materiały, e, bardzo ładnie. No i burze już wchodzą do Polski od południa i te burze są bardzo, bardzo niebezpieczne. Tu już widzimy wbudowane w ten układ większe superkomórki burzowe, szczególnie ta jedna jest bardzo niebezpieczna. Te burze idą w naszym kierunku i one będą się jeszcze nasilały. Zerknijmy sobie, jak one do, dokładnie idą. Zobaczcie, e, idą właśnie z południa po tym froncie atmosferycznym, e, z nad Rumunii, e, następnie przechodzą przez Ukrainę, bądź, Wło Włochy, bądź Węgry i Słowację i kierują się do nas, tutaj do Polski. Więc ta cisza na północnym wschodzie i w centrum, e, w tej centralno-wschodniej części Polski, to jest taka cisza niestety przed burzą, bo wszystko tu jest przed nami. Zobaczcie. I co dalej, co w kolejnych godzinach? Generalnie tutaj, i tu jest właśnie to zafalowanie, o którym mówiłem. Generalnie powiem Wam tak. Teraz przeglądanie modeli numerycznych jest już takim średnim pomysłem, bo tak naprawdę no-casting jest potrzebny, ale. Zacznijmy od tego, że IMGW wydało nam już ostrzeżenia trochę wcześniej, ale ostrze... te ostrzeżenia przed burzami zostały trochę bardziej no, nieścięte. Cała Polska Centralna, Środkowa ma drugi poziom zagrożenia przed burzami. Tutaj, województwa bardziej zachodnie, pierwszy poziom zagrożenia przed burzami. No i, ten, to, i to ma jak najbardziej sens zobaczmy, jak to wygląda w modelu Swiss HD 4x4. Wiele się nie pomylił, ponieważ tutaj właśnie widzi na południowym wschodzie burzę i burze w okolicach Rodomia. Co prawda to położenie jest trochę inne, ale no blisko, blisko, blisko. Widzimy, że w kolejnych godzinach będzie się to intensyfikowało i te burze, które są na południowym wschodzie będą się intensyfikować i będą zmierzały w kierunku północno-wschodnim. I tak też właśnie myślałem, bo ja tutaj prawdopodobnie to nagram i ja będę się kierował bardziej w stronę właśnie Lublina, także żeby na S17 być na bieżąco z tą sytuacją, która będzie miała miejsce. Bo tutaj jest teren bardzo piękny, ale dosyć groźny do takich burz, ponieważ można być w klinczu i może nie udać mi się uciec przed gradobiciem, a tego bym nie chciał. No i widzimy, że tutaj ten układ burzowy będzie przemieszczał się w kierunku północnym, północno-zachodnim, ale przede wszystkim główny impet pójdzie między województwo lubelskie a województwo, a województwo podlaskie, z racji tego, że tam mamy najwyższą temperaturę, tam jest najwięcej energii, więc to zostało niejako przechylone. Na wschód, i to zachmurzenie, właśnie to pokazuje. To, tu trzeba przede wszystkim na to bardzo uważać. I tu natomiast przez Polskę Środkową Centralną będzie przechodziła strefa opadów z wbudowanymi komórkami, superkomórkami burzowymi. Jednak tu powinny być te burze nieco słabsze, tak się wydaje. Aczkolwiek też mogą budować układ i przejść przez województwo mazowieckie w godzinach porannych. Tak pokazuje model. Swiss HD 4 na 4 Jak widzicie, niestety ten front nie zszedł z granic Polski. On nadal będzie się znajdował w środę nad Polską, ale bardziej się przesunie w kierunku wschodnim. Dzisiaj jakieś 40-60 km się przesunął. Jutro też będzie się przesuwał, więc jutro nadal groźne burze. Ale w województwach lubelskim i w, województwa, i w województwie podlaskim, przede wszystkim w tych wschodnich częściach województwa. Zobaczmy jeszcze model UM. Co widzi nam model WEM? Powiem Wam, pięknie mruczy ta komórka burzawa tam daleko, pięknie. Poczekałbym na nią, ale wiem, że tam będzie układ szedł, więc wolę na ten układ jechać. Życie to sztuka wyboru. No i tu widzimy. Wejście tego układu tylko tu jest pokazane w późniejszych godzinach, w sensie 22. My mamy godzinę 19:30 i ten układ już zaczyna wchodzić, znaczy te burze zaczynają wchodzić, a więc UM pokazuje opóźnienie, ale również pokazuje ten poprzez Polskę Wschodnią, województwo lubelskie, województwo podlaskie i część województwa mazowieckiego, więc wszystko wskazuje na to, że tam właśnie będzie główny główne uderzenie tego układu i tam trzeba będzie, że tak powiem zawijać manżur, zbierać się i tam po prostu jechać moi drodzy, zerknijmy sobie jeszcze raz na widzę, że już wyładowania zaczynają pojawiać się na południe od Lublina ja jestem gdzieś w tym miejscu więc warto by było już ruszać dalej, muszę zapludować ten materiał więc ja go po prostu wrzucam jadę dalej i uważajcie dziś na siebie, życzę wam dobrego wieczora Pozdrawiam.